Paco Power System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Ostatni dzień wakacji, jesteśmy w klubie sportowym Paco, a wśród trenujących uczeń pierwszej klasy technikum samochodowego, Krystian Kaczmarski. Witaj, Krystian. Witam. Postanowiłeś ostatni dzień szkolnej laby spędzić na siłowni, to trochę takie nietypowe chyba. No, dla mnie to nie, ja tam prawie codziennie chodzę na siłownię i mi się to podoba bardzo. Przychodzisz do klubu sportowego Paco od 6 miesięcy, dlaczego akurat nasz klub? No, ponieważ tu miałem zamiar chodzić z kolegami i chodzę. Mam obok siebie też siłownię, ale wybrałem jednak Paco. Bardziej mi się to podoba. No bo Paco to najlepsze siłownie w Lublinie, a przypomnę, Zana 72, a także Kiepury 5B. U nas na siłowni można spotkać znanych sportowców, m.in. Karolinę Michalczuk, mistrzynię świata i dwukrotną mistrzynię Europy. Jedynego lubelskiego zawodowca Łukasza Grubego-Mańca. Miałeś okazję spotkać już tych znanych sportowców? Panią Karolinę spotkałem. Jeździliśmy tu na rowerku i właśnie tak chwilę porozmawialiśmy. Jakoś tak było. O czym rozmawiałeś z mistrzynią świata? No, bo miałem zamiar też się tu zapisać na boks, ale jednak nie. Więc... Może jednak spróbujesz swoich sił. Mamy bardzo fajne te grupy nasze, które tutaj trenują w poniedziałki, od poniedziałku do piątku o 9, a później 15.30 na Zana. Tak, miałem zamiar chodzić, bo tu też kolega jednak chodzi w moim wieku, ale nie wiem, nie podoba mi się za bardzo jakoś boks, chociaż trenowałem już. Nie w Paco, ale nie, mam zamiar na coś innego się zapisać. Masz dopiero 16 lat, to taki bardzo dobry wiek akurat, żeby rozpocząć przygodę z pięściarstwem. Oprócz boksu, którego próbowałeś u nas liznąć, czym jeszcze zajmujesz się szczególnie na siłowni? Jakie ćwiczenia sprawiają Ci największą przyjemność? Na siłowni bardzo lubię podnosić sztangę na ławce płaskiej. To może spróbowałbyś swoich sił w wyciskaniu sztangi leżąc. W klubie też mamy tutaj mocnych zawodników. No nie, 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 na razie za bardzo nie jestem jakiś taki silny. Krystiana, może kulturystyka? W naszym klubie trenują mistrzowie Polski, mistrz Europy Jakub Potocki, medaliści i zwycięzcy wielu zawodów międzynarodowych. Kulturystyka, no sport fajny, chociaż nie wiem, czy miałbym jakieś tam szanse teraz, a myślę, że później całkiem mógłbym nawet spróbować. Powiedz nam o tych swoich ulubionych ćwiczeniach. Zacząłeś mówić wyciskanie sztangi, co jeszcze? Tak, na plecy lubię ćwiczenia, podciąganie normalne takie i lubię też ćwiczenia na triceps, na wyciągu stojąc, fajne ćwiczenie. Co jeszcze? Nie wiem. Na klatkę też rozpiętki lubię. Całkiem fajne ćwiczenia. No nie. Ty przychodziłeś pierwszy raz do klubu sportowego Paco. Miałeś problemy z wykonywaniem na pewno poprawnie tych ćwiczeń, ale nasi znakomici, wspaniali instruktorzy pomogli i dzisiaj mogę się założyć, że wykonujesz bardzo poprawnie te ćwiczenia. Tak myślę. Pan Krzysiek, pan Wojtek, bardzo fajni trenerzy pomagali. Fajnie. No już teraz myślę, że trochę lepiej wykonuję niż wcześniej. No nie. Za chwilę rozpocznie się rok szkolny. Jak myślisz, że po zajęciach w szkole uda się wygospodarować troszeczkę czasu, aby przyjść do klubu sportowego Paco? Na pewno się znajdzie pod wieczorek jakoś, po lekcjach. Nawet późnym wieczorem, bo nie wiem, czy wiesz, ale już od poniedziałku nasze kluby, zarówno przy Zana 72, jak i Kiepury 5B, będą otwarte nie do 21, jak to było w wakacje, ale do 22. Tak, wiem o tym. Lepiej właśnie. Trochę dłużej, wieczorkiem też można pójść potrenować. Całkiem fajnie. No i... Krystian, zatem zapraszam Ciebie i może kolegów z nowej klasy, bo jutro rozpoczniesz nowy rok szkolny. I zapraszam do klubu sportowego Paco przy ulicy Zana 72. No popytam jakichś tam kolegów, może się skuszą. Nie wiem, zobaczymy.